Bardzo gorąco w pięknym posłęku Kazimierz Kowalski. Proszę Państwa, jest to dla nas ogromny zaszczyt spotkać się z Państwem właśnie dzisiaj, 2 lutego, bo to ostatni dzień, w którym można śpiewać kolędy i mamy wielką nadzieję, że takie kolędy dzisiaj wspólnie zaśpiewamy. Chciałem bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować w imieniu artystów Polskiej Opery Kameralnej, podziękować i bardzo gorąco przywitać najprzystojniejszego burmistrza w Unii Europejskiej, Wiesława Ślickowskiego. Drogi kochany panie burmistrzu, to jest tylko i wyłącznie za pana sprawą nasze spotkanie, że może dzisiaj dojść do skutku. Za pana sprawą również będę mógł już jutro, tuż pod północy, opowiedzieć słuchaczom pierwszego programu Polskiego Radia o pięknym pasmęku i pięknych pasmęczarkach. Też, ale najlepszej na pewno publiczności w Unii Europejskiej, takim jakim panie z burmistrzem. Proszę Państwa, jeszcze raz chciałbym w imieniu pasmęca bardzo i podziękować za to, że pan Kazimierz Kowalski po dłuższej nieobecności w pasmęku jest w końcu razem z nami. Także serdeczne brawa. Witamy Kasia. Dziękuję. No. Spotkania osobą towarzyszącą i Państwu, i nam, artystom, będzie osoba związana z nami ponad 30 lat. Jest głównym akompaniatorem Teatru Wielkiego w Łodzi, ale przede wszystkim wspaniałą pianistką i wspaniałą, cudowną naszą przyjaciółką przy pięknym fortepianie pani profesor Ewa Szpakowska. Proszę bardzo. Nasze chcielibyśmy rozpocząć, jeśli pan burmistrz pozwoli, od utworów naszego dla mnie wspaniałego, wybitnego kompozytora Stanisława Moniuszki. W tym roku, proszę Państwa, obchodzimy rok Stanisława Moniuszki, bowiem urodził się ten kompozytor 200 lat temu, w roku 1819 w Ubieli na Białorusi. Jego pierwszą operą, jaka powstała w Wilnie, to była opera Halka. Wtedy Stanisław Moniuszko miał 29 lat. I z tej opery chcielibyśmy zaproponować Państwu przepiękną i bardzo popularną arię Jątka. Aria, która jest bardzo często prezentowana właśnie w pierwszym programie Polskiego Radia, w którym prowadzę audycję zawsze z niedzieli na poniedziałek. A za chwilę arię Jątka zaśpiewa wybitny polski tenor, który przez wiele lat był pierwszym tenorem w Teatrze Wielkim w Łodzi. Później śpiewał we Wrocławiu takie partie jak Straszny Dwór czy Stefan w Strasznym Dworze i właśnie Jątek. Również Jątka śpiewał w Teatrze Wielkim w Warszawie. Dzisiaj tę arię słyszą Państwo w wykonaniu mało że wybitnego polskiego śpiewaka, tenora, który prosił mnie, żeby nie mówić, że dzisiaj skończył 74 lata. Andrzej Jurkiewicz, proszę bardzo. Szumią jody na gór szczycie, szumią sobie w dal. Smutne życie
gdy ma w sercu żal. Z innych ludzi do nikogo, jeno do ciebie nie mogę. Oj, Halino, jedyna dziewczyno moja. Stanisław Moniuszko napisał opery trzyaktowej, a była to Hrabina. Jednak największy chyba sukces Stanisławowi Moniuszce przyniósł wspaniały, patriotyczny, straszny dwór. Straszny dwór wystawiony został w roku 1865 w Teatrze Wielkim w Warszawie i tam Stanisław Moniuszko już był dyrektorem, przeniósł się z Wilna do Warszawy. I Stanisław Moniuszko, proszę Państwa, żył bardzo krótko, bo żył zaledwie 53 lata, zmarł na atak serca właśnie w Teatrze Wielkim w Warszawie, w którym odbyła się premiera Strasznego Dworu. Ta premiera się nie spodobała władzom carskim. Tam było bardzo dużo wątków patriotycznych, choćby Mazur, choćby piękna aria Jadwigi w czwartym akcie, którą Państwo za chwilę usłyszą. Stanisław Moniuszko bardzo przejął się tym niepowodzeniem u władz carskich, bowiem władze carskie zakazały wystawiania tej opery przez kolejnych 10 lat. Jak powiedziałem, Stanisław Moniuszko zmarł w wieku 53 lat, ale ta muzyka tego wspaniałego kompozytora została do dnia dzisiejszego. I teraz, jeśli Państwo pozwolą, aria właśnie z tej opery, z opery bardzo patriotycznej, aria Jadwigi, którą zaśpiewa dla Państwa solistka Polskiej Opery Kameralnej, solistka Teatru Wielkiego w Łodzi, którą przyjmowałem do teatru 20 lat temu i również 20 lat temu namówiłem ówczesnego dyrektora telewizji Polonia, pana Leszka Wasiutę, abyśmy mogli zrealizować bezpośrednią transmisję telewizyjną z Teatru Wielkiego w Łodzi, właśnie z opery Straszny Dwór. I proszę sobie wyobrazić, że ta historyczna już transmisja została zrealizowana dzięki telewizji Polonia i w tym roku, 5 maja, bo 5 maja urodził się Stanisław Moniuszko, ta opera zostanie przedstawiona w naszej telewizji, telewizji publicznej i w telewizji Polonia i tam będziecie mogli w maju zobaczyć osobę, która teraz przed Państwem będzie śpiewać arię Jadwigi. Małgorzata Kustosik, proszę bardzo. Drugą nóżką ze serca drzwi.
Straszny dwór Stanisława Moniuszki, aria napisana na najniższy głos męski, to znaczy dla basa. Ja będę zawsze tę arię kojarzył z naszym najwybitniejszym, wspaniałym polskim śpiewakiem, z Bernardem Ładyszem. Proszę Państwa, ja się przyjaźnię z mistrzem. Mistrz w tym roku, 24 lipca, skończy 96 lat i jest w znakomitej formie, a mistrza poznałem w roku 1976 przy realizacji programu telewizyjnego Gdy dwóch robi to samo w reżyserii nieżyjącej już pani Marii Fołtyn. Podczas kręcenia tego programu Bernard Ładysz w przerwie zapytał mnie, co robię, u kogo skończyłem studia i zapytał mnie też, czy jestem żonaty. Otóż w roku 1976 nie byłem żonaty, miałem 25 lat. Proszę nie liczyć, w tym roku skończę 68, ale nie wyglądam. To było taki szczególny dla mnie rok 1976, wspomniałem Państwu, miałem 25 lat i zdobyłem na konkursie operowym w Tuluzie pierwszą nagrodę i z tej właśnie okazji zaprosiła mnie do swojego telewizyjnego programu, bardzo popularnego wówczas programu, pani redaktor Irena Dziedzic. Było to Teleecho. Irena Dziedzic, 3 tygodnie temu pożegnaliśmy tę wspaniałą osobę, która była przygotowana zawsze do swojego programu perfekcyjnie. I w tym programie poznałem dwóch wspaniałych ludzi, z którymi przyjaźniłem się do końca ich życia. Był to pan profesor Religa i Bogusław Kaczyński, z którym przyjaźniłem się ponad 40 lat. Poznaliśmy się właśnie w Teleechu u pani Ireny Dziedzic i z Bogusławem Kaczyńskim, przyjaźniąc się, bywałem bardzo często i sam, i z Teatrem Wielkim w Łodzi na festiwalach i w Łańcucie, który fantastycznie prowadził, i na festiwalu w Krynicy, który również fantastycznie prowadził. To już 3 lata, jak odszedł Bogusław Kaczyński. To osoba, która była dogłębnie wykształcona muzycznie. Bogusław Kaczyński kończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasie fortepianu i był naprawdę znakomitym pianistą, ale pokochał telewizję, pokochał radio, prowadził wspaniale programy telewizyjne, wspaniale prowadził koncert noworoczny z Wiednia i nie tylko. 22 lata temu wymyśliłem na wzór Bogusława Kaczyńskiego i Marii Fołtyn też taki festiwal nieco inny, festiwal operowo-operetkowy w Ciechocinku, i ten festiwal w tym roku po raz 22 odbędzie się w sierpniu, od 9 sierpnia, tydzień czasu. Serdecznie Państwa zapraszam, ale a propos festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy, to chciałem, abyśmy mogli posłuchać wielkiego przeboju mistrza Jana Kiepury, który był fantastycznym również propagatorem polskiej muzyki, ale dzisiaj usłyszymy przeboju
przebój, wielki przebój z jego repertuaru. Brunetki, blondynki, to tylko dla pani. Andrzej Jurkiewicz, proszę bardzo. Brunetki, blondynki, a wszystkie lat dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnie, tę kochać chcę. Słodkie usta ma dziewczyna i cały z nami, dlatego tylko jej jedyne serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie mam dziewczynki, całować chcę, lecz przyznam się, o jednej tylko się nie. Dam serce me. Oj, im jest serce me, gdy ciebie brak, tchnie pustką świat. Co raz jeszcze jedyna ma, to jedno powiedz mi, ja kocham cię. To była operetka Franciszka Lechara. I aria Suczonga, twoim jest serce me. Proszę państwa, wspominałem państwu, że Stanisław Moniuszko zmarł na atak serca w roku 1872. 3 lata później, w roku 1875, również zmarł na atak serca wspaniały francuski kompozytor Georges Bizet, twórca opery, między innymi opery Carmen. A powodem śmierci kompozytora było niepowodzenie premiery tej pięknej opery, granej do dzisiejszego dnia na wszystkich scenach świata, opery Carmen. Publiczność francuskiego, paryskiego teatru była nieprzyzwyczajona, jak na tamte czasy, do pokazywania kobiet palących papierosami. Kompozytor się bardzo przejął i zmarł na atak serca. Z tej opery, która żyje do dnia dzisiejszego, wybraliśmy dla państwa słynną Habanerę. A tę Habanerę zaśpiewa Małgorzata Kustosik, która w Teatrze Wielkim w Łodzi również stworzyła piękną rolę w tej operze. Jest znakomitą Carmen, zresztą nie tylko w tej operze, również jest znakomita w innych operach Wolfganga Amadeusza Mozarta, czy Stanisława Moniuszki, jak już mówiłem, bo Małgorzata Kustosik również jest znakomitą Dorotą w Krakowiakach i Góralach. I pan burmistrz Wiesław Sienkowski jeszcze o tym nie wie, ale my chcemy w lecie bez udziału finansowego pana burmistrza wystawić w Pasłęku Krakowiaków i Górali. Bez udziału finansowego. Teraz słynna Habanera, Carmen i Małgorzata Kustosik. Proszę bardzo.
Państwu, że Ty prócz śpiewania operowego również znakomicie śpiewasz piosenki. A mnie się bardzo, ale to bardzo podoba. To jest piosenka Henryka Błasta, Miłość Warsa. Miłość Ci wszystko wybaczy. Ale prosiłaś, że chciałaś coś dodać. Tak, chciałabym tą piosenkę zadedykować burmistrzom. Miłość Ci wszystko wybaczy, smutek zamieni Ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby się oprzeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość Ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdybym był bogatszym, tajdel, 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 cały dzień bym gdybym jadł wielki pan, pracy bym się wrzeźnił, tajdel, 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 cały dzień bym gdybym tajdel, tajdel, pan zbudował, bym ja dom najwyższy na świecie, w samym by sercu miasta stał, a schodów by bez liku tam byłoby nim. Okropnie dużo w górę, w dół, ciut, ciut i donikąd, ja schody też bym miał, bo sobie tak akurat życzyłbym. W podwórku to ja chcę dorodny mieć trup, co krok w gór, gór, kwa, 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 gę, gę. To ci koncert do jojo jak ze slu. Tu indyk, tam, tam znów kejs, kwa, kwa, kwa i ze skór. I już każdy dobrze o tym wie, że właśnie ja, milioner, mieszkam tu. Pani profesor Ewa Pawiowska. To był oczywiście przebój z musicalu Skrzypek na dachu, który to przebój znajduje się na tej płycie. Zresztą wszystkie utwory, które przedstawiamy Państwu, to są przeboje festiwalu w Ciechocinku. Ta płyta jest do Państwa dyspozycji po koncercie. Będę podpisywał płytę. Natomiast chcemy jeszcze wrócić do repertuaru operetkowego. Otóż znowu wrócę do śmierci Stanisława Moniuszki, 1872, 10 lat później, w roku 1882 urodził się na Węgrzech w miejscowości Siófok Emerich Kalman, węgierski kompozytor, urodził się w bardzo zamożnej żydowskiej rodzinie. Wielkim sukcesem okazała się jego operetka Księżniczka Czardasza, wystawiona w roku 1915 w Wiedniu. To pozwoliło Emerichowi Kalmanowi przenieść się z Budapesztu już później do Wiednia. W Wiedniu kupił wspaniałą posiadłość i Wiedeń musiał opuścić niestety z powodu nazizmu. W roku 1938 wyjechał do Paryża, w którym zmarł w roku 1953. Z operetki Księżniczka Czardasza wybraliśmy dla Państwa piękny duet. Taka ciekawostka, o której
opowiedział mi Bogusław Kaczyński. Otóż podobno na premierze w 1915 roku w Wiedniu na księżniczce Czardasza był sam nasz Józef, marszałek Józef Piłsudski, z którym Emerich Kalman się przyjaźnił i który często bywał na jego przedstawieniach, na jego, to znaczy na Emericha Kalmana. Z tej operetki wybraliśmy bardzo piękny duet miłosny Jakże mam ci wytłumaczyć. Ja tłumaczyć sobie będą Małgorzata Kustosik i Andrzej Jurgiewicz. Proszę bardzo. Jakże mam ci wytłumaczyć to, co tylko serce wie, jak to jest i co to znaczy, gdy ci mówię kocham cię. Jakich trzeba użyć słów w piosence, jak je przystroić rym, żebyś zrozumiała choć mniej więcej, co się dzieje w sercu mym. Lecz jak to jest, jak stało się, żeś wybrał właśnie mnie? A wiesz ty, co sam nie wiem jak, to już się samo dzieje tak, że choć na świecie dziewcząt mnóstwo, usta lgną ku jednym ustom, oczy tylko w jednych oczach widzą świat. Cóż, że innych są miliony, gdyż to jedno może czaje. Obraz jej jak cień idzie za tobą w noc i w dzień. Zapomina o sobie i gotowa jest do
wspaniałomyślnej Dawana. Się uśmiechać do siebie, dlatego, żeby sobie przebaczyć. Wyśliczna Panna, zobaczyć to stare nasze Wilno.
Proszę Państwa, Panie Burmistrzu, a propos Willa i a propos tej piosenki i a propos Bernarda Ładysza. Fakt autentyczny od Bernarda Ładysza. Także to jest na pewno prawda. W roku 1965 Bernard Ładysz, jako młody, wspaniały artysta, został zaproszony do ambasady Związku Radzieckiego, aby zaśpiewać romanse rosyjskie. Bernard Ładysz śpiewał przepięknie, swoim wspaniałym głosem wzruszył generała rosyjskiego. Generał rosyjski wchodzi na scenę i mówi: Benia, ty tak pięknie śpiewasz, co ty chcesz, ja tobie dam wszystko, co ty chcesz, ja tobie dam willę oddaj. Ty zwiedzisz Warszawę, już tam willę. Zobaczysz to stare nasze Wilno. Zobaczysz to stare nasze Wilno. Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty pełne błonie. Za nami piechoty pełne błonie. Pięknie rozśpiewani, to teraz zaśpiewajmy najpiękniejszy duet miłosny na świecie razem. To jest duet miłosny z Wesołej Wdówki Franciszka Lechara. Słowa są bardzo proste. Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie. Zaśpiewamy razem? A potem Małgorzata Kustosik zaśpiewa zupełnie o czym innym, ale teraz usta milczą. Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie. Jeszcze raz to samo. Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie. Cały świat dookoła. Cały świat dookoła. Tą miłością tchnie. Tą miłością tchnie. Wszystko mówi mi, że ty. Wszystko mówi. Kochasz mnie. Kochasz mnie. Fantastycznie. To jest, proszę Państwa, refren tego duetu. Zwykle Małgorzata Kustosik ten duet na scenie w Wesołej Wdówce śpiewa z Andrzejem Jurkiewiczem, ale dzisiaj postanowiła ten duet zaśpiewać burmistrzem. Wiesławie, kochana. Troszeczkę sercu wstyd, że bije walca ryb. Złoto toczy się w krąg. Złoto toczy się w krąg. Z krąg do
rąk? Rąk do rąk! To teraz tylko państwu uwaga! Bardzo serdecznie państwu dziękujemy.